Dzień dobry, moi Dzień kochani. Dzień dobry. O fuck, jesteście źle podpisani. Nie. Czekaj, to już wszystko jest Dorczenzu i Dorczenzu. Bracia Dorczenzu, możesz zostawić tak. Jak ja ich nienawidzę. Nie, no muszę to naprawić. Który jest ten dobry? Tu jest. Jestem złym tym bratem Dorczenzu. Niespóźnieni jak zwykle. A miał być sam Dorczenzu. Aha, bo ja nie zmieniłem tego. Dobra. A już tyle osób przyszło szczęśliwych. Fake advertising już naprawiam. Już zaktualizowałem opis. Cześć. Cześć. Znowu mam zielony. Dzień dobry. Wyłączony. Witamy na Pokedziałkach, czyli na najlepszym podcaście, który nie jest podcastem. Odcinek 239. Blisko. Ponieważ jest inflacja. Okay. Dlatego prosimy o... Najniższe donaty zostały ustawione na 239 zł. No i oszukał już tutaj Dark Alchemy. Wpłacił 116. Ach, szonszcz. No i po raz pierwszy Dark Alchemy wpłacił za mało, ale dziękuję. Nie wziął pod uwagę inflacji. A wiesz, że pamiętacie jak ten? Gdzie to było? Tak mi się szonszcz skojarzył, że w jakimś oficjalnym medium tak były Pokémony robaki nazywane. Tak, na Tazosach tak konkretnie. Szonszcze. Have you heard about Medium? If not, Więc tak, więc jestem Adzior i wymyśliłem, że będę przedstawiając prowadzących zadawać zagadki prowadzącym. Co wy na to? Dobra, superancko. A co jest do wygrania? I pomysł. Prowadź do Częzu, ja nie wiem co my robimy. Ja nie wiem też właśnie. No jakiś Pokémon z wymiany może. Więc tak. Słabe nagrody. Więc zagadką na dziś. Jestem nieprzygotowany, ale zaraz wam jakąś zadam. Zaraz wam wymyślę. Super. To ja może zagadkę najpierw zadam, Archon. Co robiliśmy ostatnio i co robimy dzisiaj? Wiem, co robiliśmy. Robiliśmy grind przez całego streama i, okay, i gra mi się zawiesiła. Ej, to nie było głupie. Gra mi się zawiesiła na końcu. Ale chyba mam wszystko, co zebrałem. Możemy tytana zrobić. Jesteśmy w ogóle gdzieś... No, jesteśmy zupełnie w innym mieście. My jesteśmy przy tym Water Gymie. Tak? Tak, tak. Tak, to nam gdzieś tam zespełnowało. Nie wiem. Dobra. Jest z nami Dorczenzo, który odpowie, który bielski zabytek został nielegalnie wyburzony. Dom w Bartek. A prawie. Jest to kamienica przy ulicy Cyniarskiej 13. Jak to jest prawie? A z kolei Dark Archon, nasz drugi prowadzący, ja będę odpowie wiedział. Na zagadkę. Jakich rasistowskich praktyk broniła książka The Way to Perfection? The Way to... Czekaj, myślę. Niewolnictwo. White Supremacy. Stała się źródłem oficjalnej wykładni nauk kościoła w kwestiach rasowych, systematyzując po raz pierwszy w mormońskiej historii. No, czyli miałem rację, dobra. Posłużyła za podstawę wydanego oświadczenia pierwszego prezydium, w którym uznano, że zakaz posiadania kapłaństwa przez osoby o korzeniach wynika wprost z Bożego nakazu. Także takie dzieła były propagowane kiedyś. Nie polecam. Nie wiem, co powiedzieć w ramach odpowiedzi. Zagadkę dla mnie może czat zaproponować. Ja spróbuję się zmierzyć. W ogóle dzięki za donaty, koneserzy wytrawnego Denaturatu i Jotamus. Jotamus pisze, właśnie minął nam kolejny tydzień bez dzielenia donata za dziorem. Polecam wszystkim. To było super. To było bardzo super. Może jeszcze kiedyś się uda. Wystarczy zastrzelić dziorę. Nie, żebym sugerował coś takiego. Niewiele brakowało, a dzisiejszy wieczór bym spędził faktycznie na cmentarzu, także... Ktoś ci strzelił? Co? Co? No opowiedz historię. Znaczy, ogólnie ja mam taki zwyczaj, że wracam przez cmentarz z zakupów pewnego centrum handlowego, ponieważ tak wiedzie skrót.
A zdaje się, że po 20 są zamykane bramy. I wszedłem tak za 3:20 przez jedną bramę i stało dużą zagadką, czy będę mógł wyjść. I następnym razem, jeśli tak skuszę los, na przykład jeśli znowu przesuniemy streama na 20, to będzie szansa, że podłączę się z kamerą i będziemy grać w taką grę społecznościową. Czat będzie mnie próbował wyprowadzić stamtąd do domu. Aff, znowu nie ten przycisk. Cholera jasna. Ponieważ nie mamy kandydatów w ogóle za bardzo do pokedziałkowej listy, to po prostu dodam konesera jako konesera, żeby tak jest. Nazywać. Zapraszamy do naszej drużyny przez złotówkę. Że dzisiaj nie wpłacę na świece, bo ja dzisiaj naprawdę nie mam spodni. Ej, w sumie ja też nie mam spodni, chcecie zobaczyć? Nie. No to nie, jakbym nie widział. Wasza strata. Ja w sumie jestem ładnie wykąpany w moim szlafroczku. Więc tak. Moją drogą, jakie levele tutaj są grane teraz? Coś koło 35. Kurde, nie mogę po prostu, nic nie mogę złapać w tej grze. Z jakiś scam. Od kiedy Cacturn jest taki malutki? Zawsze. Zawsze jak on był pokazywany na sprite'ach, to mi się wydawał taki... Ja tak miałem... Minimum Tinderowe spełniał. Ja tak miałem z Sudowoodo zawsze. Że mi się wydawał, że to będzie takie wielkie drzewo, a potem się okazuje, że on ci tam, wiesz, do brzucha sięga. Fletcher zadał ciekawe pytanie, Archon. O, Fletcher? Czy widziałeś serial The Last of Us? No jest taki serial. Widziałeś go może? Widziałem 3 odcinki i mamy o nim fantastyczny podcast na naszym drugim kanale. Zapraszam do oglądania i słuchania, jest bardzo fajny. I za 2 tygodnie będzie kolejny odcinek. Muszę napisać, zrobić jakiegoś, nie wiem, jakieś takie 30-sekundowe wideo, może na główny kanał, żeby powiedzieć: hej, mamy taki podcast, proszę o niego. Jego shorta? O, shorta, bo ludzie uwielbiają shorty. Dark confident as it were. Shorty to jest taki redaktor. Jest taki redaktor shorty. Muszę się z nim skontaktować. Jest taki youngster, który też bardzo lubi shorty. Bo są komfortowe i łatwe do noszenia. Ja tu z Tytanem teraz walczę, więc jeszcze chwilę cierpliwości. Właśnie, Archon, skoro ty tłumaczyłeś pewną grę, no to pewnie tę kwestię legendarną też tłumaczyłeś, nie? Firehead? Tak, ale nie pamiętam, jak ją przetłumaczyłem. Pewnie coś w stylu lubię shorty. Łatwo się nosi. Są wygodne i chcesz w mordę, albo coś, nie wiem. Nie pamiętam. To było 67 lat temu. Takie sporo. Dobra, idę się szybko wyleczyć, idę do ciebie i rozwalamy tego tytana. Na pewno się uda. W sumie też pójdę się wyleczyć, chociaż chyba nie. Arecki, tutaj jest pytanie wyróżnione przez oddanego czatowicza, czy myśleliśmy o laniu pokedziałków dla temtem działków? I ponieważ ty miałeś tamten chyba jako jedyny styczność, to czy to jest w ogóle tego warte? Tamte działki. W ogóle beta była super, ja grałem w betę tylko, przed pełną wersją. Beta miała dwa takie główne duże obszary i była bardzo fajna. Czułem się mniej więcej tak, jakbym grał coś w pokroju Pokémon Sword Shield, ale wydane na PC-cie, że miało grafikę, wiesz, normalną. Natomiast ja mam taki problem z tymi wszystkimi grami niepokemonowymi, które udają pokemony, że one zawsze muszą coś zmienić tak kompletnie niepotrzebnie. O, wywaliła Dorczyna za grę, nareszcie. Ja się zapisał ten pokemon, którego łapałem przez ostatnie 15 minut. The group has been disbanded i mnie wywaliło teraz z tego. O! Okej, okay, jest. Dobra, teleportowało mnie to samo miejsce. Ukryć ten i mi pokazać kodzik. Nie tylko kodzik ci pokażę, kolego. Nie pamiętam dokładnie, tak, żebym jej nie widział. Tak, wiem, tylko zanim tam wejdę. To ty musisz widzieć. No właśnie, jak ja to mam zrobić, żeby to pokazać, żeby nikt inny nie widział?
Zamknijcie oczy na chwilę. Dobra, wyrąbany najwyżej sobie, jak ktoś będzie biegał. Z zaraz przyjdę, bo może jak sobie tak siedzimy i gramy w Pokémony, to też sobie trochę w Pokémony pogram, nie, i no, porozmawiam. Tak, nie. Nie ma grania w Pokémony. Nie. U, jak szybko połączyło z internetem, co jest grane. Może masz łącze 1000. I speedrun teraz. No dobra, wiem. Jezu. 90 PM LC. Będę. Zdążę. Udało się. Aha. Udało się. Tak. Uff. Tylko jesteśmy sami w ten listopadowy wieczór. Uff. Nikt nie wszedł w naszą sieć. Czy to jest bardzo dziwne, że niesamowicie jaram się nadchodzącym remake'iem Faraona, który wychodzi już za tydzień? Nie. Mam nadzieję, że rozpocznie, że sprzeda się znakomicie i pociągnie za sobą remake Zeusa. Zeus by był cudowny. Zeus, Deus, Kosmadeus. To jest gra, którą się na razie najbardziej jaram. Nie, to, i... nie. Zeus, Deus, Kosmadeus to jest ten z Adamem Jensenem, ten RPG cyberpunkowy. Czemu jesteśmy w ogóle znowu przy innym Pokécenter? Chyba, że ty byłeś przy tym. Sorry, wpierniczyłem ci się ordynarnie, Archon. Nie, to jest chyba inne Pokécenter. Jezus. Archon, bo mówiłeś, że... No, że wpieprzyłem. Że ma nie być polskiej wersji, co jest kiepskie. Ale może do... Przecież kurczę. Wydaje mi się, że to jest relatywnie łatwe do zmodowania, ewentualnie. Mam nadzieję, ale że no to jest ten... Aha, no i ceny jeszcze nie ma faktycznie na Steamie, mimo że premiera jest za tydzień, to jeszcze do tej pory nie podali ceny. A tu sobie my też tak mieliśmy z elektrykiem, no ale nie będę porównywał jakiegoś niszowego Faraona. W każdym razie tam do tego Tytana, tak? Pustynnego tak, leci. Tak, tak, chcę mieć go z głowy tak, to wreszcie. Super pomysł, to będzie na pewno się uda. Mi zamieć podłogę, więc... No i tam w tym Faraonie będzie też Kleopatra, dodatek, więc przynajmniej to będzie kompletna edycja. Kleo będzie. Kleopatra tam, mi się akurat bardziej podobała od Faraona. A co istotnego dodawała względem Faraona Kleopatra? Bo ja w Zeus i Posejdon grałem, ale Faraona nie grałem, a nie. Jestem ciekaw, co tam... Żebym pamiętał dokładnie, co dodawała. Pamiętam głównie, że skupiała się na budowaniu monumentów. Jak podstawka dużo energii wkładała w ogólnie rozbudowę miasta, to pamiętam, że w Kleopatrze bardzo dużo się budowało akurat właśnie te specjalne budowle, takie gigantyczne. I sporo misji tego dotyczyło. A ty już jesteś przy wielkim słonio. Słonio Donio. Aha, ty walczyłeś, nie zauważyłem, przepraszam. Właśnie wpadłem przypadkiem na Pokémona. Taki update, bo tam parę osób pytało o biuro, to akurat to jest moje nowe biuro, mój dom, ale od czwartku chyba przygotowujemy biuro i tam razem z Wojteksem po prostu jakieś malowanie, wykańczanie i z moim wspólnikiem i jestem wykończony, ale czasami fajnie w sumie odpocząć od takiej pracy umysłowej i zająć się pracą fizyczną. Jako, że jesteśmy początkującą 2,5-letnią firmą, to wszystko robimy sami. Albo rękami naszych pracowników. Tak jak my. Ej, nie jest śmieszne, my tak remontowaliśmy nasze studio. No ale to najbardziej, wiesz, spaja. Bo po prostu nas nie było stać w żaden inny sposób. Wzięliśmy ochotników. Tam pan Kebab z dziewczyną swoją. Grę przecież... Więc tak trzeba małe biznesy prowadzić, niestety. Dobra, jest wielki słonio. A, bo ja zapomniałem, że ja mam tego innego słonia. Oj, nawet mnie nie zabił na hita. To mi przypomniało, jak kiedyś mój znajomy otwierał second hand w Gdyni. Sami. I też solidarnie, społecznościowo wszystkich znajomych zaprosił do segregowania ubrań, które przyszły z importu. Jaka jest ważna rocznica za tydzień?
Bo tam coś piszą na tym czacie, ale cały czas się zmieniają dyskusje i nie potrafię. Dziesięciolecie czego? Otwarcia? Arneu. To... Może ten stream. A, no. Patodziałki za tydzień mają 10 lat. Poważnie? Ja myślałem, że już mieliśmy. Mieliśmy 100 odcinków. A, że 100 odcinków przez prawie 10 lat. Kurde, mogliśmy tak to ustawić, żeby dwa razy imprezy nie musieli. No, nie streamować przez pół roku. Zajebiście. No. Mi się podoba. Kiedy pierwszy stream z Vity? Możliwe, że jutro. Był już kiedyś stream z Vity 10 lat temu. No. Jest z gramy. To jest przerażające, że był. Jeszcze pamiętam, jakby to było wczoraj, ten stream z Vity z Glemem. No właśnie. A teraz pracujesz nad Time Warpem, żeby zrobić historię całej Vity. No, rocznica otwarcia parasola. To samo właśnie myślałem, no. Ogóle... wyłożej funkcji szukaj, zamykam wątek. W ogóle chciałbym wam się wyżalić. No nie, znowu. Że wróciwszy z urlopu i miałem nadzieję, że uda się wreszcie skręcić nowy komputer i że będę radosnym posiadaczem Heroesów 3 w 4K i w ogóle z ray tracingiem odpalonych. I się okazało, że backplate do mocowania chłodzenia pod procesorem jest o jakiś milimetr za wąski i musiałem wydać kolejne 6 dych. W sumie, żeby backplate do mojego soketa zamówić. Co, komputer teraz... zrujnowany? W sensie, no nie, wiesz, no chłodzenia nie przymocuję bez tego, nie? A nie przymocujesz. Musiałbym troszeczkę dziurki trochę większe zrobić, ale się boję, że... Ja bym ci pokazał, jak kiedyś na filmie zamontowałem chłodzenie, chłopie. No i było. Jak tam mnie ludzie szkalowali w komentarzach, że panie, ja bym ci nie przymontował. Błagam. No ten wielki Tusk mnie trochę bije niestety dalej. Ale fajna ta gra, wystarczyło trochę pograindować. I dalej nas tłucze. No nie, wtedy to było żenada jakaś, to na hita. No dobra, teraz go chyba pokonam. Czemu nowy Faraon jest na licencji Activision? A jest? To była gra Sierry. Przejęcia licencyjne. No pewnie tak. Pewnie to teraz należy do Activision. W ogóle smuci mnie, że jest tyle zajebistych marek gdzieś tam uśpionych, które można by za psi grosz wylicencjować jakimś mniejszym studiom i coś tam fajnego z nimi zrobić. Na przykład Take It Studio. Ale to chyba nie jest wydawane w ogóle przez Acti, to jest chyba po prostu na licencji, nie? Bo pierwsze słyszę w ogóle, żeby to było... żeby Acti miało cokolwiek z tym wspólnego. Aż sprawdzę z tego wszystkiego. Mogliby zrobić nowego Dungeon Keepera, a nie jakieś pierdoły. Bo co pokazuje? Bo to jest od Dotemu. No, wydawcą jest Dotemu. Więc no, najwyraźniej po prostu jest licencja wzięta. Uff, dzięki Bogu, nie muszę się czuć z tym źle. Jak się cicho zrobiło i smutno. Ej, co to jest za Pokémon Sushi na jakiejś wyspie? O co chodzi z tym? To jest smok i podobno całkiem silny. Co to za wegetarianin? Polecacie go złapać? Ogólnie polecam złapać je wszystkie. On jest potem latający, bo ja same latające mam w teamie. Tak, jest. Tak, dokładnie tak. Latający jest Holendrem. No bo jest pomarańczowy w końcu, no to musi być. A ty mówisz, że podobno dosyć silny, bo ten, nie łapałeś go? Łapałem, ja mam... Chyba 5 Pokémonów mi brakuje do pełnego Pokédexu. W zasadzie jedyna rzecz, jaka mi została do skończenia wymaksowania tej gry, to jest te ostatnie 5 Pokémonów. Zapomniałem o tym, a powinienem to już dawno zrobić. Ech. O fuck, ja to przegrywam. Nie. Ale tłucze ci tego. Właśnie, bo bo mi nie wyleczyło mi Pokémonów. Ja myślałem, że jak jest ta druga walka, to leczy Pokémon. Nie, właśnie.
Nie, to niestety nie jest ten... poprzednia część. To nie jest Legends Arceus. Tak. To trochę kiepsko przegram. A to ale był smoków, safe, smoków nie? Więcej jest, tak, ziomki? Co? Ten smoków więcej jest, bo to jest ze smoki sushi. Fanki Jacek mówi. Ty jesteś mądry w Pokémony, ty nas pytasz o jakieś rzeczy. Szczególnie wlatające. Ale tylko wlatające w tej edycji. A, jest żółty jeszcze, widzę. Bardziej żółty. Jest też taki, taki duży jakby wielorybie, się nazywa Dodon coś tam. To jego złapałem już. To chyba intro Netflixa. Dodon. Dobra, bo mi nie znacie się, muszę tutaj sobie zobaczyć. No i zabity. To jest z jakiegoś powodu oznaczone na mapie w ogóle z wykrzyknikiem. Titan Badge jest. No bo tam jest... False to... Dragon Titan. I nie ma tu Titana żadnego. A Jezu, długo szukałem tego Titana tam. A do Chansa tam chyba jeszcze nie doszedł, więc nie spoileruj. Dobra, to lecę sobie gdzieś indziej. Czy da się jakoś sprawdzić progres, żebym mógł się z wami porównać jakoś w miarę szybko? Możemy wyciągnąć... Aha, w sensie chodzi ci o porównanie w grze. Nie no, penisa. A, chodzi o kutasę? To da się. No. To tak po prostu na streamie, czy jakoś gdzieś na privie to się robi? To potem. Okej. Okay. Na patoczacie. Na patoczacie się tutaj panowie. Porównamy. W ogóle chciałbym się też podzielić refleksją tutaj smakową. Mhm. Mianowicie jest coś takiego ciechan 0% i do tego jest dolany aromat jabłkowy oraz aromat mięty pieprzowej. Nie wiadomo po jakiego grzyba i smakuje to bardzo śmiesznie. A dobrze czy nie? Poka do kamery. Tak jakbyś pił Radlera, tylko mówił, to jest taki Radler dla ludzi, którzy nie lubią Radlerów. Że one takie owocowe, słodkie, więc on jest taki mniej. Taki dla nie wiadomo kogo. Pewnie dla jakichś łysych ludzi prowadzących stream. Taki bardziej wytrawny zakładam niż słodki. Taki ni w 5, ni w 10. Ej, co się stanie, jak się nie podzielimy kanapką? Nie, chyba się nie da. Z chyba po prostu ci ją ukradnie? Nie jestem pewien w zasadzie. Właśnie. Ten to przeszedł. Ogólnie jest kilka takich wyborów w grach pokemonowych, które tylko udają wybory. Złudne. Znaczy masz na myśli wszystkie? Tak, ale właśnie sobie uświadomiłem, że w sumie w życiu obywatelskim szczególnie też są takie wybory, które się wydaje, że coś dadzą, a... Zdanie matury. Na przykład. Nie ma czegoś takiego jak wybór startera. Jest tylko ognisty. Nie ma czegoś takiego jak wybór startera, jest lądek z drugi. Nie zabijaj. Ej, przegrałem, super. Wspaniale. Jakie on ma typy w ogóle? Ale mi ten mój ziombel atakował go w sumie dosyć mocno. No a mój nie, bo mój chyba... ten jest badziewny. Słuchajcie, a właśnie. Czy ja opowiadałem ciekawostkę o fałszywym piłkarzu z Anglii? Się nie było ciekawostek mundialowych dawno. Właśnie, to jest co prawda z futbolu klubowego, ale to jest jedna z moich ulubionych historii ze świadka tak zwanego. Mhm. Mianowicie... Zastępczego. Był kiedyś koleś, który bardzo chciał zostać piłkarzem i mieszkał w okolicach Southampton, więc lekko lokalny archonowy akcent. I, ani trochę, ale okej. I jego kumpel zadzwonił do menadżera Southamptonu, zdaje się, czy tam Sheffield, któregoś na S z czerwonymi koszulkami pasiastymi. I powiedział, że ma takiego kumpla, że jest agentem takiego piłkarza, który jest... synem czy tam kuzynem takiego George'a Weah, to był taki jeden z legendarnych zawodników z Afryki i który jest w ogóle fantastycznym zawodnikiem. A wtedy ten klub cierpiał bardzo dużo kontuzji i postanowiono gość dał na to nabrać i zakontraktowano go na miesiąc, bo było bardzo dużo kontuzji i typ nawet szedł na kilka minut w jakimś meczu
z ławki, prezentując absolutnie żaden poziom piłkarski. I potem trener się skumał, że to jest jednak jakiś lamus, co ich okłamał i jeszcze się wypowiedział potem przed kamerami, trzymał fason, że no nie grał za dobrze, ale się starał i tak dalej, tak to wiesz. Piłkarza obronił, ale się okazało dopiero po fakcie, że dali się w bambuku zrobić. Jak się nazywał ten George? Legendarny. Weah. Okej, okay, to on może być shiny? Bo tego zależy, jeszcze nie łapałem. Zależy w której minucie. Ej, co my robiliśmy? No ja idę spróbować jeszcze raz. A, Jotamus, widziałem ten wywiad i to też był dobry motyw. A się teraz worek z ciekawostkami otworzył. Mianowicie polski bramkarz z Widzewa Łódź chyba chodził kiedyś do Udinese i był prowadzony z nim wywiad po angielsku. Mhm. I ten wywiad to jest jeden wielki mem ogólnie. Jeśli gdzieś słyszeliście albo usłyszycie być może słowo please me replay albo Essence de casa, to właśnie pochodzi z tegoż wywiadu. Między innymi mówił też, że jakiś tam goalkeeper is very very long zamiast very very good. Okay. Ogólnie to jest tak, jak sobie wpiszecie czaty Pawłowski, Udinese, interview. O właśnie, we will say what time will tell. Tak, jeszcze to też było, jak go pytali, czy będzie dobrze, czy będzie dobrym zawodnikiem. We will say what time will tell. A potem jeszcze wymyśli właśnie jakieś słowo, które Essence de casa. Chciał odpowiedzieć na jakieś pytanie. No i ta dziennikarka do niego z mikrofonem, sorry, what? No, Essence de casa. On na nią proste. Patrzy, ona na niego, on tak, no? A, i coś takiego. A jeszcze mówił, że to jest very big occasion for play. Przykład. Wspaniałe, brzmi jak ja w Wielkiej Brytanii. No nie słucha mnie ten. O, awansuje ci ten. Znaczy, ewoluuje ci Pokémon. Czy to już było? Właśnie skończył ewoluować, bo go. Okay. Rare Candy mu wrzuciłem. Może tym razem się uda. Zatrzymam kciuki. Ja to na naszym ulubionym grindspocie jestem. Brzmi jak tłumaczenie Pokémon Fire Red. No trochę tak. Chociaż to tłumaczenie Fire Red nie było takie złe, tam trochę błędów było, ale nie takich językowych głównie, tylko takich ortograficznych. Ja znaczy... a propos wywiadu z... Zresztą mów, przepraszam. Nie, już skończyłem. A propos wywiadu z piłkarzami, to moim ulubionym wywiadem jest wywiad z Ebi Smolarek, tak się nazywał no. Ten piłkarz. I tam było, panie Ebi, komu dedykuje pan ten mecz? Siebie. On jest Ślązakiem, tak? Tak. Znaczy, on się wychowywał w Holandii przede wszystkim, więc może trochę nie ogarniać. Dobra, Jolo. Aha, bo jest tylko ta druga faza. Tak, bo to już się zapisało po pierwszej. Aaaa, nie, to jednak wygram. Dobra, to jeszcze... Powiedziałem ci to wcześniej, ale nie... A ja myślałem, bo wiedziałeś, że jest zapisany. Ja myślałem, że po prostu, że przy walce na początku. Że przed crashem zaczynam. Jestem głupi, no jejku. No, mam prawo być głupi. I wtedy on przyszedł do Dextera i powiedział, jesteś głupi, jesteś głupi. O mój Boże, dzieciństwo. No nie, ten... Chciałem tamtą dużą. Swoją drogą ostatnio skończyłem grać w AI Somnium Files. Nie wiem, czy mieliście przyjemność. Mieliśmy nawet film na kanale na ten temat, ale ja nie grałem. O, okej. Okay. No w każdym razie tam jest taka opcja, niezależnie od tego, czy widziałeś daną scenkę, czy nie, to, że jak trzymasz ZR, to przewija ci się po prostu tak, jak wiesz, jak w dziewiątkach miałeś na przykład. Tylko, że w dziewiątkach to miałeś ze scenami i dialogami, które już widziałeś. A tam jest po prostu bez wszystko. Jak chcesz wspinać,
pierdolenie, no to wtedy wiesz, możesz bez problemu. Coś takiego by mi się bardzo przydało w Pokemonach właśnie. No trochę. A jak w porównaniu w ogóle właśnie Zero Escape? Wiesz co, sama trylogia uważam Zero Escape jest bardzo, bardzo nierówna, ale tak porównując to dziewiątki były w ogóle najprze, uważam, najspójniejsze, najciekawsze, najfajniejsze miały postacie i super relacje między postaciami. Zero Escape było ok, chociaż tam już trochę się zaczęły robić jazdy za bardzo na końcu. Ale sam ten pomysł z tym, że to ty jesteś tym mastermindem, który skacze między dniami Czekaj, Zero Escape, bo to jest nazwa serii. Zero Time Dilemma to była trójka. Czy o Virtue's Last Reward? Virtue's Last Reward, no. Okay. Okay. Mówię o tym drugim. Okay. Ja w trójkę nie grałem w ogóle, więc jak coś to tam bez spoilerów, please. W sensie mam, myślę, że kiedyś zagram w ten Time Dilemma, tak się nazywał? Zero Time Dilemma. Tak, a z kolei Zero Time Dilemma jest moim zdaniem najsłabsze z tej trylogii. Tam już się dzieją rzeczy porąbane strasznie, są postacie, których się nie da lubić i nie chce śledzić. I plot twist, który jest tak fatalny, że tylko dokłada się do reszty. Za to Somnium Files jest gdzieś tam, odzyskuje wiarę w to człowiek, że oni umieją pisać postacie jeszcze. I może tam niektóre wątki czasami za bardzo spowalniają całą akcję. Trochę jest tam fluffu, ale ogólnie sama intryga, znowu powróciły fajne związki między postaciami i motywy, i mylne tropy i naprawdę się człowiek wciąga jak w dobry kryminał. Ja mam dwa pytania. Bo bardzo ja nie proszę. Grałem w tę grę, ale wydaje mi się, czy ona się nazywa AI Somnium Files? To AI się nie czyta jako AI, bo tam jest jakaś gra słów z czymś tam? Tak, więc to zależy tak naprawdę na co patrzysz, bo to jest AI, który jest zainstalowany w module oka bohatera, więc jakby obydwa działają w okay, tym przypadku. Okej, okay. Okej, bo ja w to nie grałem, ale recenzowałem, więc, więc mam takie przypominanko, że tak coś tam było. A druga sprawa to w której grze z tych z dziewiątek była ta goła Egipcjanka, która była zasłonięta tylko kolią przez całą grę? W dwójce, wydaje mi się. Znaczy, w sensie ona była w jedynce chyba odnaleziona. Na końcu, dwójce, nie? A w dwójce była już jako postać. Kurde, ale dziewiątki były tak zarąbiste. Nikt jej nigdy nie cosplayuje. Ja grałem najpierw VLR i tam w ogóle Virtue's Last Reward był taki jakby mega przypomnienie tego głównego twistu tak. Tam z dziewiątek i tak mówię, o kurwa. I, ale wiecie, że to był taki dziwny przypadek, że mówię, dobra, muszę chyba zagrać w 999 i zagrałem i totalnie nie pamiętałem jakby o jaki tam twist chodziło, w sensie jakby mój mózg potrafił to na tyle wyprzeć, że nawet jak ten twist się zdarzył, to totalnie nie pamiętałem, że to wiedziałem, nie? No, jakby z drugiej strony miałem też zupełnie na odwrót, jak zacząłem grać w Heavy Rain i ktoś na Skizo, nawet pamiętam kto, zaspoilerował mi jakby twist w Heavy Rain i mówię, haha, na pewno żart, a potem tak, aha. Wkurza mnie twist w Heavy Rainie. Jest jeden najprostszy w ogóle sposób, żeby sobie zespoilować takie rzeczy. Jak na przykład właśnie w Heavy Rain, nie wiem, w Heavy Rainie gdzieś tam jesteś ciekaw jakiejś postaci i masz imię i nazwisko Łos. Ale wkurza mnie w Heavy Rainie, że ta gra po prostu oszukuje gracza. No trochę tak. Nie podoba mi się, że gra się zabójcą. I po prostu gra się wydarzenia, które nigdy się nie wydarzyły, żeby zamaskować to, że gra się zabójcą. To jest... Znaczy, które? Jason. Nie chcę za dużo spoilerować, nie? Nie chcę spoilerować, kto jest zabójcą na przykład. Ja mega chamsko. Nie rozumiem, co masz na myśli rzeczy, które się nie wydarzyły. No, jeżeli wiesz, kim jest zabójca, tak? Tak jest. No to
jak grasz, tak, to no. Nie możesz się domyślić, że on jest zabójcą, bo jego sekcje grywalne nie pokrywają się z rzeczywistością tego, co się wydarzyło. Jak on może szukać zabójcy, gdy on jest zabójcą? No właśnie, ale on nie tak, że szuka zabójcy. No są wydarzenia, które bezpośrednio przekreślają to, co się wydarzyło bezpośrednio w rzeczywistości. I to musielibyśmy pogadać o konkretach. No musielibyśmy pogadać o konkretach, bo... Bo jakby wiele z tego, co się dzieje później, wynika właśnie z tego, co faktycznie robiłeś. Ogólnie. Może nie wszystko tak, jak mówisz. Bo wiesz, ja też grałem w to dawno, ale ja z tego, co kojarzę, to po prostu twist polega na tym, że rzuca inne światło na to, co robiłeś do tej pory. I że to najgorzej, robisz, że tam jest inaczej. Najgorzej, że tam jest ten ciężki deszcz i to jest najgorsze w tej grze. No, ogólnie nie jestem zwolennikiem tego, że dzieją się... Że przechodzisz całą grę, a potem ci mówią, nie, tak naprawdę było inaczej. I to, co przeszkodziłeś i doświadczyłeś, nie mogłeś wiedzieć, nie mogłeś rozwiązać tej zagadki sam. No ale na przykład masz takie samo wrażenie, albo inaczej, czy miałeś podobne wrażenie, jeśli chodzi o Kotora? Teraz mi zadałeś pytanie sprzed 50 lat. No to jest inny zupełnie typ gry, więc nie patrzyłbym na to. To nie jest... mystery, które masz rozwiązać, gdzie celem jest rozwiązywanie, tam jest zabijanie hipków celem. Zabijanie hipków? Nie, bo jeżeli masz całą grę, gdzie twoim celem jest rozwiązanie zagadki i potem się okazuje, a ty nie mogłeś rozwiązać tej zagadki, wal się. To... Spoko, będziemy ostrzegać. Ale to nie tak, że ty miałeś rozwiązać, tylko postacie miały twoje rozwiązać. Trochę zmienia też perspektywę. No, jest inna sytuacja, jeżeli na przykład jak w dziewiątkach grasz i dowiadujesz się wraz z postaciami pewnych sytuacji. I wtedy się uczysz tych wydarzeń i to jest co innego niż gdy ty się czegoś dowiadujesz, a potem się okazuje, że to jest nieprawda. To jest dla mnie nie fair w grze wideo. Ale mówisz, że nieprawda, bo mówisz, że kurde, jakby to... Dobra, nie wbijmy się na to spoiler terytorium, chociaż ta gra ma też 15 lat i szczerze mówiąc mam ochotę mieć to trochę w dupie. Ja więc, też, ale no już... Więc jakby coś... Dobra, będzie na mnie. Nie, razie, nie, jeżeli... nie psuj ludziom zabawy. Właśnie. W grę sprzed 15 lat, to come on. No ale, tym bardziej, że wiesz, ja w nią też grałem 15 lat temu i jak mnie teraz zapytasz dokładnie o konkretne wydarzenie, to ja ci też go nie zacytuję z głowy dokładnie jak to było i dlaczego. Pamiętam, o które konkretne sceny mi chodzi. Natomiast no pamiętam, że wydarzenia byłem bardzo wściekły na to, bo akurat no... Zwracałem na te rzeczy uwagę. Dobra, każdy więc, musi więc pamiętać, że ojciec chodzi, zabił syna. No. Więc o to tobie chodzi, że najpierw jest, że zacierasz ślady, a potem, że jednak tak naprawdę sprzątasz po sobie, tak? O to ci chodziło? Nie. Znaczy nie, że zacierasz ślady, tylko że zbierasz... Naprawdę nieważne. Naprawdę nieważne. To czemu? No bo naprawdę nie chcę spoilować ludziom gry, no. A ja chcę. Idę Archon próbować tego Jima, co tu ostatnio nas... Tego, o Jezu, tam na pół... Ja aż tak... No dobra. O nie, a ja muszę całe to spektrum, no tak, no bo tak. My nawet nie doszliśmy do... Dalej jesteś na spektrum, no niestety. Cały czas spektrum. Ale tak się zacząłem zastanawiać a propos tego, co też Alchemy tutaj mówi, że brakuje mi trochę w internecie takiego formatu gdzieś, który by mógł odważnie mówić o spoilerach. No mieliśmy spoilercast. No to gdzie on jest? Ale tutaj też Jakub fajnie nikomu się nie chciało ze mną nagrywać.
Podoba mi się ten Jakub. Ten Jakub. W sensie, bo zauważ, że co słuchasz jakiegoś nawet w miarę analitycznego opisu jakiejś gry, czy triathlonu, czy czegoś, to jest, że tutaj spoiler terytorium, więc tutaj, żeby no, komu nie zepsuć, to coś tam. Nasz podcast filmowy jest stuprocentowo spoilerowy. No i szanuję. Chociaż, tak trzeba żyć. Chociaż wyciąłem jeden fragment, bo powiedzieliśmy na początku podcastu, że będą spoilery z serialu i żeby go oglądać tylko jak ktoś obejrzał te odcinki serialu, ale potem w trakcie podcastu spoilerowaliśmy grę dużo później i uznałem, że w sumie to, że ktoś ogląda serial, nie znaczy, że zna grę. Uczciwe. Wyciąłem fragment, gdzie rozmawialiśmy o dalszej części gry, żeby... No bo to akurat niestety było... godzina materiału poszła. Ale... nie, bo i tak... Ogólnie i tak... Diblera nie ma w podcaście. I tak plan był zawsze taki, żeby przycinać potem te podcasty, żeby się mieściły w tak w mniej więcej 45 minut. Ale jest też wersja uncut, taka trochę ponad godzinę i zastanawiam się, czy gdzieś tego potem może patronom albo gdzieś nie podrzucę. Bardzo się cieszę, że jest na tych platformach. Oh fuck. Podcastowych. Też się cieszę, chociaż walczyłem z niektórymi, bo niektóre są trudne do zaakceptowania podcastu. Ale się udało. Google paradoksalnie, myślałem, że Google pierwszy zaakceptuje. Słyszałem, że a na Google 5 dni musiałem czekać, ja żeby się podcast pojawił prawie. Ja słuchałem na, jak się nazywa, Apple Podcasty. Mhm. I spoko działa wszystko. W ogóle, kurczę, byłem zaskoczony, bo prawie połowa ludzi, która słucha tego podcastu, słucha go na Apple Podcast. A myślałem, że Spotify to jest, będzie taki dominujący, tak z 90%, ale nie. To jest w zasadzie Apple Podcast i Spotify biorą pół na pół i jakieś tam pojedyncze osoby korzystają tylko z czegokolwiek innego. Ale to i tak jest ułamek tego, co na YouTubie. Ułamek tego, co na YouTubie, bo prawie wszyscy słuchają na YouTubie. A jak wygląda ogólnie demografia widza kanału tego YouTube'owego? Ciężko powiedzieć, bo ludzie kłamią w profilach. Na przykład żaden dzieciak nie robi konta poniżej 18 roku życia, bo wiedzą, że YouTube wtedy blokuje niektóre treści. Więc wszyscy zakładają konta 18+. Więc nie da się powiedzieć, jaki jest tak naprawdę wiek widza. Mamy średnią... Zobaczyłeś, że jest 18. Wszyscy. No, praktycznie, jeżeli wejdziesz na statystyki YouTube'a, analitykę, to powiedziałbym 99% plus jest wyświetlane jako powyżej 18 roku życia. Co jest oczywistą nieprawdą. Wystarczy zajrzeć do sekcji komentarzy. Żeby się o tym przekonać. Ten, co miał, wiesz, 37 lat deklarowany, napisał, że ulubiony kanał do słuchania na przyrodzie na przykład. Albo, że gra dzieciństwa, wiesz. Remake God of War. NBA 2K17. God of War 2018 gra dzieciństwa i od razu, wiesz, gubią. Strasznie mnie martwi, bo jestem bardzo długo w tym spektrum. Wygląda jakby gra się zawiesiła. Może. Może jesteś... Może jeszcze diagnoza trwa. Serio, jestem cały czas, nie? I w ogóle zauważam, że się da wciskać tutaj po parę razy. Da się, tak. Ja tak robiłem za pierwszym razem, bo nie miałem pojęcia, co mam robić. A ktoś mówi, żeby ankietę zrobić i taki jest plan. Ja chcę w tym roku puścić ankietę. Co parę lat robię taką dużą ankietę dla widzów i zbieram różne informacje. Statystyczne typu. Wielka ankieta dla widzów, ile masz lat. Płeć ogromna i ankieta. Researcherzy się po prostu tam w konsylium nad nią, wiesz. Pytamy o różne rzeczy takie, jak to, jakie kto ma platformy, jakie typy zawartości lubi oglądać, jakich starych serii brakuje, ale chyba 5 lat minęło od ostatniej takiej ankiety. I one są anonimowe, mają oczywiście. Mają co najmniej 5 lat. Mogą mieć. Mogą mieć. Nikt tego nie sprawdza. Spis powszechny, tak. A potem będziemy wam osiedlać Ukraińców w domach. Na podstawie spisu. Numer buta, rozmiar... A, nieważne. Na podstawie skąd?
A z PiSu, dobra. PiSu czy z PO? No powiedział, że na podstawie z PiSu. Jezu, to jest 50 level. To ja już nie wiem, gdzie mam chodzić. Layout nie jest obcięty po bokach, ale zgaduję, że masz po prostu jakieś rozciąganie dziwne wideo zrobione. Myślałem, że na telewizorze oglądasz i miałeś Just Scan wyłączony. To jest w ogóle zmora. Mhm. Było. No, dlaczego? Ja nie mam szans z tymi Pokemonami. On jeszcze Perish Song zrobił, o nie. Run. To jest problem. Naprawdę? Bo... ze Swablu? Masz problem? No, ma 20 leveli więcej niż ja. Ten... to spektrum nadal nie jest... jakieś super łatwe, tak szczerze. No, ja nie wiem, gdzie teraz powinniśmy iść w takim razie, bo jesteśmy... panie za nisko levelowi na cokolwiek. Znaczy, może się udać. Głupia jest ta gra, nie wiem, kto to wymyślił. Właśnie strasznie, bo ja teraz walczę z tym samochodem na 50 levelu. Mam 45 plus cały team i są ciężary. Jeszcze jeden Pokémon? Wybieram Arkanina! Aha, bo... co? Co? Bo chyba było tak, że te dwa spektrum nam się udało nie wiem, to było coś takiego. Albo jedno spektrum. O, patrz, patrz, tu jest ten chiński szpiegowski balon. Nie wiadomo skąd jest. Zeszczelić. Już go zestrzelę. Tyk. O nie, jeszcze gorzej, to był dildo. Odmienił się. Wiedziałem, dlaczego że szpieg. Dlaczego były te znaki zapytania chyba? Bo to był szpieg. Skrajny... dreszczowców. O, nie zginął. Co? On się zmienił w strasznego potwora. Nie udało mi się za bardzo ta ewolucja. W ogóle chciałem sobie kupić Xperia Play, bo tam ludzie gadają o telefonach. Mm-hmm. I nie da się dostać w Wielkiej Brytanii Xperia Play. Poza sprowadzaniem jakichś z Chin. Serio? Za same aukcje, jakie znajduję, są z Chin. I... I chyba nie chcę z Chin. Nie ufam. To jak ja mam zrobić materiał Xperia Play? To jest ten z padem wbudowanym, tak jakby? Tak, ten co wygląda jak PSP Go. Pamiętam, że on taki zgrabny bardzo się wydawał. Uber, to było marzenie. Nie umiem złapać dildo. Ja też się strasznie długo męczyłem tutaj na streamie, którymś. Będzie o tym? PlayStation TV też w tym materiale, bo to będzie. Chyba... to sama konsola, nie? Będzie, mam cały czas. Pamiętam, jak wyprzedawali za grosze, a teraz kosztuje jakieś chore pieniądze też. No, to prawda. Na forum się ludzie jarali gdzieś tam, jak wyprzedawali poniżej 100 zł i wow. Teraz dostać gdziekolwiek to... w ogóle... ja tak miałem z tym PlayStation Classic. Tak to się nazywało? Ta taka reedycja zlitowana. Mhm. No. I to też kiedyś było mega tanie przez chwilę, a teraz chyba znowu ma jakieś chore ceny. To jest to, co tam było fabrycznie, tam tych paręnaście gier w tym Tekken 3 grane? 30 czy 20. Okej. Okay. I to teraz za duży hajs chodzi? Duży to nie. Ale przede wszystkim dalej można kupić w niektórych marketach normalnie w cenie zwykłej. Ale w wielu miejscach już są wyprzedane. Tak samo jak te konsolki Mario i Zelda, te Game & Watch, też je można bez problemu kupić jeszcze, ale no, jak prawda. Się wyprzedadzą, to już będzie. Ale dziwne, że nie ma nowej żadnej.
No myślałem, że w tym roku będzie Metroid. No. Bo też była rocznica Metroida i olali. Okej, pamiętam, że w tej... Muszę jakiś save zrobić. Hej, Mr. Wojtas, dzięki za suba. Mamy nowego subskrybującego. Dzięki. Dziękujemy i witamy. Pamiętam, że tu mi się wieszała gra. Serio? To były moje jedne zwiechy były tutaj, jak grałem za pierwszym razem. No właśnie, framerate taki jest bardzo wychillowany. Umowny. Teoretyczny jest. Jaka jest szansa, że zagram w Tearaway na streamie witowym? Prawie 100%. Planuję zagrać we wszystko, co mam w pudełkach, a mam tych pudełek kilkadziesiąt. Będziesz tam opowiadał o historii jakby tej Wity, na której będziesz grał? Tej mojej? No, tej niebieskiej. A jaka jest historia tej Wity? No w sensie, bo to jest w sumie mega ciekawe, że musiałeś... Tak? Na początku chyba miało być tak, że ty wyślesz swoją Witę, ale tak. Potem się nie dało tak, i musiałeś kupić drugą Witę, która już była zmodowana z Japonii. Tak, z Japonii była wysyłana. Mam faktycznie niebieską Witę i... będę musiał pożyczyć od gry ma czarną Witę, bo nie chcę pokazywać jako głównej konsoli tej, której się nie dało kupić w ogóle w Europie. Z grę mi pożyczy zwykłą Witę i kupiłem też Witę Slim. To mam pod ręką chyba. Nie, czekaj. Bez OLEDa? Nie, pod ręką mam niebieską jednak. Jest moja niebieska Witka. W ogóle jak ze skinem jakimś takim, nie? Naklejonym. Albo jest bardzo fajne, nie widać tego. A może jak zbliżę? On ma taką jakby... Kurde. Fajny Game Boy nowy, no. Czekajcie, bo muszę tutaj zrobić fokus. Ona ma tak Switch jakby... OLED. Jakby brokat na sobie. Będzie widać choć trochę? Czy jest taka brokat? Nie widać. No, na filmie na pewno będzie widać, że jest taka brokatowa. Bardzo ładna. Lubię ten kolor w ogóle. Cześć. To ja już tak zostanę. A weź jeszcze podcastowy look. No więc... Właśnie bardzo, bardzo podcastowy. Daj bez ubrań. Mogę. Się tu mogę rozdziać. Nie chciałem kupować w ogóle tej slimki. Miałem nadzieję, że ktoś ze znajomych niedaleko ma slimkę i po prostu ją pożyczyć, ale nie, więc musiałem kupić. Ogólnie, jak oceniasz Witę po latach jako sprzęt? Wita to jest zajebista konsola, nawet dzisiaj. Myślę, że nawet dzisiaj mogłyby wychodzić na nią nowe gry i ludzie by nie narzekali, bo ekran się, jest super jakości. Trochę za szybko umarła, nie? Sony pokpiło sprawę kompletnie. Całkowicie zmarnowało potencjał. Ja czasami nadal naładuję sobie Witę i coś tam sobie odświeżam, bo ta konsola bardzo, bardzo dobrze się zestarzała. Byłem zaskoczony. Wydaje mi się, że trochę marketingowo tutaj i nie wiem, gierkowo może spalona czy okazja, gry bo były tam gry third Switch party. Pokazał, że jest ciągle potencjał na handhelda mimo wszystko, a trochę chyba fakt, że Wicie nie poszło, ludzie upatrywali w tym, że smartfony sprawiły, że nie ma sensu wydawać osobnych handheldów, a się okazało, że to wcale nie sprawdza. Wicie nie poszło tylko i wyłącznie dlatego, że Sony nie wydawało na nią żadnych gier. Wydali jedną porcję gier na premierę i olali kompletnie swoją własną konsolę. To jest wyrok śmierci dla jakiegokolwiek sprzętu, jeżeli producent nie będzie go wspierał. I to jest jedyny powód, dla którego Wita umarła, bo to była bardzo popularna konsola wśród ludzi, którzy ją kupowali i w Japonii ona się trzymała bardzo długo, bo to było jedyne miejsce, gdzie faktycznie ludzie tam wypuszczali na potęgę tytuły. A na zachodzie, poza third party, ciężko było o jakiekolwiek... Ale jakbym miał teraz przechodzić Personę Golden, to zamiast kupować na przykład na Switchu, to po prostu odpaliłbym ją na Wicie. No, czwórkę, nie? W sumie to jest chyba dalej najlepsza metoda. Znaczy, patrzyłem na trailery tych Person trójki i czwórki i one nie wyglądają najlepiej. Są stare, przeniesione z przenośnych systemów. Tak, widziałem średnie opinie o tej trójce. Więc ona się idealnie nadaje na Witę,
ale na PC-cie, żeby w to grać, tak... Było pytanie od Piotrka jeszcze a propos umarłych konsol. Czy planujemy coś kupić na 3DS lub Wii U przed zamknięciem e-shopu? No właśnie, kiedy jest ta data finalna zamknięcia? W marcu, marca? No. Jak w garcu. Ja chyba mam wszystko, co chciałem kupić. Jedyne chyba, czego mi żal, to Metroid Prime. Chyba nie pamiętam, czy kupiłem, czy nie, ale nie zamierzam już nic dokupować. Ich strata. Jak zamykają, to zamykają. Ogólnie myślałem ewentualnie o New Super Mario Bros. 2 lub Ace Attorney Spirits of Justice. Natomiast słyszałem, że ta odsłona jeszcze bardziej szaleje z motywami duchów, które są przywoływane na zasadzie świadków tych prowodyrów zbrodni i tak dalej, a to był moim zdaniem najsłabszy motyw w tychże grach i jeśli mogło być go jeszcze więcej, to chyba tak sobie, ale tego Mariosa jeszcze bym pocisnął, tak szczerze. Zwłaszcza mam nadzieję, że rzucą jakąś dziką promocję rzutem na taśmę. Ktoś tam przy okazji tych nieudanych projektów Sony wspomina teraz o PlayStation VR 2. I no, ja na przykład nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony. Ja wierzę, że sprzęt będzie dobry, ale nie wierzę we wsparcie jakieś szczególne. Uważam, że cena też odstraszy. Więc... Dobra, kto pamięta, co tu trzeba podać? Się nie chce biegać i szukać. No, a czemu przydać do innego gymu, ale oszustwo. Przecież nie dam rady. Zaraz powiem. Ja super daję radę. Został mi jeden pokemon, który mnie nie słucha. To był Fright X chyba. Tak? Large Serving. Wiem, że Fire Blast. Fire Blast. I Lemon. Mi się wydawało. Dobra, chyba zaskoczyło. No, this looks like a regular dish. Kurde. Mogę iść tam, gdzie Dorian. Dobra, nie będę taki. Nie no, przepraszam. Jeszcze tam wrócę. No ale ja uważam, że do obu tych dżemów jesteśmy za słabi, więc... A tutaj już wiesz, znamy przeciwnika. Ale... Specjalnie dla ciebie jeszcze raz pójdę i trochę przegram. Trochę głupio się z gyma ulatniać, ale... No to już drugi gym, którego się ulatnialiśmy, bo ostatnio zamordowali nas w tym tak mocno, że... Co, przegrałeś? Prawda. Ogólnie w co tak. Drugim nas mordują. Ale damy radę. To jest cel na dzisiejszego streama. Skończyć tego gyma. Cel dzisiaj na streama? Skończyć tego gyma. Skończyć tego streama. Aha, to twój Pokémon. Może jednak nie zamorduje. Panie Jaweł. Nie doczytałem. Ja też. O, czekaj. Co do niespodziewanych zwrotów akcji, to ja też byłem bardzo zaskoczony, jak bohater mojej ulubionej książki zmarł, ale na szczęście potem ożył. Alleluja. Już niedługo Wielkanoc. Jeszcze tylko... Nie, jeszcze chwila. 2 miesiące. Daj spokój, potem lato, święta, znowu rok przeleci. Ważniejsze, że tydzień wcześniej są moje urodziny. Jeszcze tylko... O kurczę, ty miałeś urodziny? Jeszcze tylko Wielkanoc, wakacje... W moim wieku to już rocznice powstania. System error i już znowu nowy rok. I znowu gramytatywnie będzie. Oby. Znowu. Oby. Potem przelecieć, znowu rocznica, 200 pokedziałki i znowu GTA będzie. Nie dostaliśmy od Sony ani PlayStation VR, przynajmniej na razie nic mi o tym nie wiadomo, ani nie dostaliśmy też nowego kontrolera do PS5, więc z tych rzeczy. Natomiast ja zrobiłem preorder PlayStation VR 2. I prawdopodobnie potem jak zrobię recenzję, tego sprzedam, no bo te gogle są droższe od konsoli.
mają stać i się kurzyć. Nie będę na nich grał. Bardzo bym chciał. Są droższe. Ale... A nie są droższe? Chyba nie. No, chyba dałem 580 funtów. Więc. Ojeju. Więc to brzmi jak droższe. Brzmi jak droższe od konsoli. A właśnie, czy powiedz mi, czy Sony dalej jako jakby partner nadawczy się wpisuje tak jak za dawnych czasów? Znaczy, większość dużych gier dostajemy. Mieliśmy God of War'a przed premierą. I Horizona. Więc pod tym względem to nie ma problemów. Ze sprzętem jest trudno, ale to jest wina miliona różnych rzeczy, w tym Brexitu, więc... Ale właśnie tak, samej lokalizacji. Ale ty myślisz, że czat się nie domyśli, że mówisz tak, bo ci zapłacili? No wiem, że mi zapłacili, przecież... Ale faktycznie, trzy koła kosztuje ten VR? Już nie pamiętam. Morduj wszystko. No dużo niestety. Jakby to jest taka cena, moim zdaniem, już zaporowa. Uważam, że ja jest za wysoka. Ja zamówiłem dwa, ale nie wiem, czy jednego prywatnie. Ale na razie nic mnie jakoś tam... Wierzę w to, że gogle będą warte pieniędzy, że będą naprawdę fajnej jakości i że rozdziałka będzie super i w ogóle. Natomiast konsole są po to, żeby ludzie mogli kupić fajną technologię w przystępnej cenie w dużej mierze, nie? Że ludzie kupują konsole, żeby na przykład nie kupować kompa za 10 tysięcy złotych. I uważam, że to będzie problem, żeby sprzedać w tej cenie sprzęt. W sensie, jeżeli ich wsparcie ma dalej wyglądać tak, jak wygląda i że nie będziesz jakby mieć takiego jasnego przekazu idącego z marketingu, że wow, że warto to mieć faktycznie, no to nie wiem, czemu oni chcą to sprzedać. Tym bardziej, że nie wiem, moim zdaniem gogle w stylu Questa 2 po prostu zrobiłyby już lepszą robotę, byłyby dużo tańsze, gdyby były bezprzewodowe z opcją podpięcia po kablu dla ludzi, którzy na przykład nie mają warunków sieciowych do grania bezprzewodowo. No nie wiem. No i teraz Jotamus też mówił, no faktycznie wielkim problemem jest to, że nie będzie aktualizacji do większości gier starych. No więc tutaj się zastanawiam, bo jeżeli masz sprzęt, który wymaga od ciebie takiej inwestycji, to jakby możesz różnymi metodami osiągać jakby cel, ale musisz sprzedać jakąś obietnicę z tym sprzętem związaną. A może ja jestem, nie wiem, niedoinformowany w kwestii akurat kalendarza VR-owego, ale nie dotarł do mnie przekaz jakiś taki, żeby to, co się szykowało na premierę PSVR 2, to był jakiś, że rewolucja jakaś nadchodzi, szczerze. Znaczy, jest kilka technologii tam, które interesują mnie bardzo i chcę zobaczyć, jak działają w praktyce. Nie no, sprzętowo bardzo dobrze się zapowiadają te gogle, nie? To jakby nie ma... Zresztą możesz powiedzieć na przykład, bo oczywiście ci wcisnąłem. Ale to nie przeszkadza, ja lubię jak kończymy swoje zdania. Nie no, podoba mi się śledzenie oczu, rozdziałka mi się podoba, HDR w goglach, to jest... Jak się cofniemy ze 2-3 lata do tyłu, jak rozmawialiśmy kiedyś o goglach VR, to ja zawsze mówiłem, że dla mnie największą rewolucją by było, jakby wrzucili do gogli HDR. Bo dla mnie ta reprodukcja koloru, jasności, że to dla mnie psuło bardzo iluzję, że patrzysz w słońce i słońce jest po prostu białe, nie? Że nie ma tego efektu takiego, że czujesz, że bije od niego światło. Nie? Nie chodzi o to, żeby ci tam oślepiało prosto w oczy w tych goglach, nie? Ale żeby czuć te różnice, nie? Że nie że tylko, że źródło światła jest białe, ale że promieniuje tym światłem. I tego mi brakowało i uważam, że to lepsze odwzorowanie kolorów tutaj będzie bardzo ważne. Jeżeli implementacja będzie fajna. W ogóle nie powinien, jakby wydaje mi się, że szkoda, że nie jest bezprzewodowy, natomiast biorąc jakby pod uwagę sam ten experience PSVR-owy, to posiadanie jednego kabla i tak jest jakimś turbo w ogóle krokiem w przód, nie? To jest USB tylko, z tego co rozumiem, nie? USB. Tak. No więc i tak spoko. Natomiast ktoś tam pisał, że po co Sony ma robić gogle standalone, skoro mają PS5. Mi nie chodziło o to, żeby gogle były standalone, tylko żeby działały bezprzewodowo.
Bo tak, kwestią może być cena, że zrobienie takiej technologii, żeby były standalone, że muszą mieć tam elektronikę dodatkową, żeby to ogarnąć. No, ale kosztuje. Też jakby kwestia, tak, wagi, nie? Ale, baterii. Ale Quest jest tańszy od tych gogli, które teraz wychodzą. Mimo tego, że ma tę technologię w środku. Tylko wydaje mi się, że też przy rozdziałce, przy HDR-ze, przy śledzeniu oczu, to też mógłby być problem jakby pojemności tej baterii. Wbrew pozorom ten experience mógłby być dużo gorszy niż na tym jednym kabelku, nie? A widzisz, a ja bym to wszystko oddał w zamian za to, żeby one były po prostu bezprzewodowe. A z drugiej strony, I tańsze. Czy fajnie byłoby mieć dwa Questy, nie? Czy jednak dwie trochę inne technologie? No ale nie? To jest też... mi najbardziej zależy na tym, żeby pograć w gry z PlayStation na VR. Po to kupuję VR do PlayStation. Nie kupuję. No, jakieś plotki są, że ma wyjść Alex, nie? Na PSVR 2. Ciekawe. To by było fajne. Znaczy, to by było spoko. Wyobrażam sobie, że mogłoby sensownie. Natomiast no, w ten sposób, jak jest prowadzona na razie marketing, gdzie w ogóle praktycznie nie słychać o tym VR, że wychodzi. W Wielkiej Brytanii w ogóle, żeby kupić, to trzeba się nawet trzeba dostać zaproszenie od Sony w ogóle, żeby móc kupić. Mm-hmm. Nie da się nigdzie, w żadnym sklepie nie ma na razie preorderów. Tak jakby próbowali to zamieść. Jeszcze brak kompatybilności wstecznej. Wysoka cena. Życzę jak najlepiej, ale no... Beat Saber podobno ma dostać aktualizację. Akurat na PSVR 2. Nie ma jak konkretnych informacji o tym kiedy, ale podobno ma dostać, więc... Może wam się poszczęści. Ani machania mieczykami. Spróbuję podejść do tego jeszcze raz i będę płakał, okej? Okay? Ja też chyba ostatni, bo to nie ma za wiele sensu. No, tam na północy zdecydowanie mielibyśmy dużo większe szanse. Normalnym to nauczka na kolejnego streama. To będzie kolejny stream jeszcze? Bardzo możliwe. Oby. Myślałem, Archon, że nie lubisz pokazioków. Lubię zarabiać pieniądze. To nie jest tak, że ja nie lubię pokedziałków. To jest... Wiem, że mówiłem takie rzeczy, ale to był taki skrót myślowy, oznaczający, że... Nienawidzisz Pokemonów. są ciężkie dla mnie pokedziałki. Bardzo trudno jest... grać i utrzymać dyskusję, żeby było ciekawe i jak są goście, żeby zawsze było o czym pogadać, szczególnie po 116 streamach, nie? To jest dla mnie ciężki element. Jak sobie gram sam w jakąś grę, to tam innego, ale jak są ludzie i trzeba utrzymywać ten kontakt, to jest jakoś tak trudniej dużo. Przynajmniej dla mnie. Może jestem złym prowadzącym po prostu. Chociaż nie jestem prowadzącym, Adzier miał być prowadzącym. Umywam ręce. Jak? Ja byłem w poprzednim sezonie prowadzącym. A to Dorczenzo jest teraz prowadzący. Aha, okej. Okay. To czyli nie ma prowadzącego. Jedyny podcast, który nie ma prowadzącego i nie jest podcastem. Wszystko się zgadza. Ja tu widzę znakomitą spójność w naszym wykonaniu. Więc ja się nawet jakoś szczególnie nie męczę pokedziałkując, bo fajnie się z wami gada i fajnie się komunikuje z czatem i tak dalej, ale po 10 latach to faktycznie ciężko wymyślić ogólnie, coś nowego. Jeśli chodzi o tego Jima, to tak do ostatniego Pokemona szło nawet nieźle. Beznadziejnie, a potem było tylko gorzej. Ej, Archon, tu mi coś... Uciekł mi smok. O kurde. W sensie ten Titan. Ostatni raz powiedziałem coś takiego, jak miałem 2 lata. Mamo, uciekł mi smok. Ja w ogóle bardzo długo piłem z butelki i smoczek miałem. Ja tak długo piłem z butelki i używałem smoczka, że mam wspomnienia jeszcze z tym, jak miałem może ze 3 lata. Jak mi rodzice próbowali schować butelkę i smoczek, żebym pił ze szklanki. Jak normalny nastolatek. Z butelki też długo piję, ale też mam wspomnienia, że siedzę, oglądam jakąś bajkę przed TV i piję z butelki. No. Znaczy był tam browar, więc nie wiem, czy to
Dobrze czy źle? O nie, co ja zrobiłem? Nie wiem w ogóle, czemu się podzieliłem tą historią, po prostu mi się tak skojarzyło. No pewnie a propos smoka. Co do rączki, to do buzi, ja tak mam do dzisiaj. Najgorzej, bo na butelce był wizerunek małpy i dlatego nienawidzisz małp. Jezu, to mi przypomina o innych strasznych historiach. Ale nie wiem, czy wolno. Powiedz nam, Ar. Wydaje mi się, że kiedyś to opowiadałem. Dawaj. No, pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłem w telewizji ciemnoskórego człowieka, to się popłakałem, bo myślałem, że jest poparzony. Byłem przerażony. Wydawało mi się, że... No to chyba, i to jeszcze wydaje mi się do dzisiaj, wydaje mi się, że to był teledysk do Don't Worry, Be Happy, czy coś w tym stylu. O Boże! I miałem, żeby go rozweselić. I miałem taką traumę potem na ten taki, na to gwizdanie takie. I jakoś tak... No... I miałem nie patrz lepiej straszne... teraz, nie patrz teraz w grę. Jestem prawie pewien, że to... Nie wiem, bo bardzo, bardzo malutki wtedy byłem. Nie wiem, czy miałem ze 3 lata. Kurczę, no kiedyś... Taka historia. Trochę ciężko było jakby wyedukować się, nie? Wiesz co? Jeszcze całkiem niedawno. No ja w Polsce... Jak mieszkałem w Polsce... do 19 roku życia to miałem kontakt może w życiu z jedną osobą ciemniejszym no kolorze skóry mało. No bardzo mało, co tam w Zabrzu, co tam może być. Nie no, pomijam, w Zabrzu to pomijam, ci co z podziemi wyjeżdżają to wszyscy mają czar. Pomijam Romów, których I górników. No. Ja tak sobie myślę, że no, nie miałem w ogóle styczności. Teraz jest zupełnie inaczej. I na przykład, nie wiem, w takich miejscach jak Warszawa i tak dalej, to jest zupełnie inaczej, nie? Ale na Śląsku, no, w moim Zadupiu. Natomiast... Nie, też nie przesadzajmy, Warszawa też nie jest Nowy Jork jakiś, nie? Ale powiem ci, że natrafiłem na coś, co mnie dużo bardziej interesowało w Zabrzu, a mianowicie miałem sąsiadów, którzy byli identycznymi bliźniakami. I to była dla mnie największa taka... Mindfuck, co? Tak. Ten, z takich nietypowych kontaktów, bo nie potrafiłem ich nigdy rozpoznać. W sumie nie wiem, co tam u nich, bo jak tam czasem odwiedzam mamę, to nie widuję ich. Pewnie już tam nie mieszkają od dawna. Panie Areczku. To ja jestem. Indeedy. Ten fake Dragon Titan coś tam, to on jest jakiś uciekany mnie ciągle. A bo musisz go złapać. Bo ja się biłem z nim, on uciekł. Mhm. I nie ma go już. Musisz się z nim bić. No. Ale on uciekł. A tu się nie jest słucham. Chyba rąk. O, trafił go! Jezus Maria. Nie wierzę w to, co widzę. Din. Medicham. Aha, bo on po prostu znika i trzeba się pojawić w miejscu, żeby się z nim scena odpaliła. No spoko. Jeżeli tak mówisz, Daddy. Shadow Ball, idź! Jestem. Nie, nie rób mnie tak. Ale to znaczy, że jestem dalej od was, czy nie? Jesteś dużo dalej od mnie. Oj. Jest on... Dobrze! Może go zatruj chociaż? To działa super. Ekstra. To może zagramy na jakichś pokydziałkach niedługo w coś innego dla przełamania. O? Nie wiem, w Heroesy czy coś. Na pokiedziałkach, Heroesy. Tak. Może Digi wtorki zamiast tego po prostu zrobimy. Super historia, Pacimie. No właśnie, nie przeczytałem na głos. Już bym nie miał kanału na Twitchu.
coś bardzo fajnego chciałem powiedzieć, ale zepsuliście już, nie wiem co to było, więc teraz będzie tylko coś głupiego. To dawaj głupiego, no. Też nie wiem. Nie no, to superancko. Skończyły mi się pomysły po 116 odcinkach, sorry. Nie mam nawet pomysłu, co zrobić fajnego za tydzień. To jest... Może stream. O, przeszedłem gym test. To już coś. Gratulacje, teraz już jest z górki. A nie ma jakiegoś bootlega fajnego, którego nie graliśmy jeszcze? O, jest taka, ja znam gra... taki jeden no hack. Ja też, znam. Jak się nazywa? Pokémon Leaf. Jestem w sumie niezadowolony, że go nie skończyliśmy. No właśnie, ja tak samo. A ja aha. No to trzeba dokończyć koniecznie. Nie. To zaprosić wszystkich gości, którzy byli do tej pory. Okej. Okay. W jednym momencie, żeby przyszli. Ale muszą mówić w tym samym momencie. I żeby wszyscy się odezwali właśnie. I żeby każdy zrobił świecę. W tym samym momencie. Był największy pożar w historii kraju. Jakby nasz człowiek w Nintendo zrobił świecę. Miyamoto? Pamiętam, że jak właśnie był stream z Rafałem, to było kilka pomysłów na czacie, żeby nasz gość zrobił tę świecę. Jak się robi, jak się mówi świeca po japońsku? Kanderu. Miyamoto-san, kanderu. Za 50 tysięcy jenów. Czy ja tu tego... Świeca-chan. To jest miło, bo teraz bije się z False Dragonem i pomimo tego, że mój Pokémon ma prawie nic HP, to się Dragon uwziął na Pokémonie towarzyszu mojego kompana. I dobrze. Nic nie robi. Proszę. Jezu, dlaczego? Co tam, Dorian? A, że Corby... A nic. Przegrywam. No, myślałem, że gra ci ścierwi i dlatego... Nie, ale widzę też właśnie na to. Nie wiem, dlaczego się tak psuje co jakiś czas. Moglibyśmy zmienić system z Discorda na jakiś, nie wiem, Video Ninja albo coś, ale to brzmi jak wysiłek. W sensie wysiłek, że musielibyśmy inny software zainstalować, tak? To się tak przez przeglądarkę robi, ale i wtedy nie trzeba nawet ustawiać kamerek, bo zawsze jest ten sam link. Ale to brzmi jak effort. Tak szczerze mówiąc, to brzmi jak mały effort. Kurde, jaki mądry on jest. Poza tym wtedy... przygotować jakiś... Jakbyś nie wiedział. Jakość jest lepsza i... Muszę sobie przygotować jakiś team na tego gyma, bo to... Team Rocket. Słabo. Ja go tam rozpykam na luzie teraz. Tulip. Tulipan, tulipanią. Czasami ja mam poczucie, że w Pokémon się w God of War gra. Bijasz kotleta po prostu. No ja naciskam A cały czas. A Dziarowi się bardzo podobna gra. Tulip mu się bardzo podoba. Farigiraf. Uwielbiam tego Pokémona. Kurde, jaki atak na niego użyć na Farigirafa? To nie ma znaczenia zupełnie, Archon. Duch czy Dark? Ja nie pamiętam, jaki to jest typ. Farigiraf to jest Dark chyba. Dark i Psychic? Bo nie wiem, co na niego użyć. Otóż Farigiraf jest Normal Psychic. Normal Psychic? To Ghost powinien być na niego dobry? Albo... Tak, Ghost albo Chrząszcz. Chrząszcz albo Dark. Bite. Bite będzie lepszy? Aha, jest. Tak. Bo to na odwrót działa, że duchy... Myślałem, że to normalne nie działają właśnie na duchy. A nie, że one jakby się wykluczają wzajemnie. A to tylko w pierwszej generacji było tak zepsute? Że duchy...
orały normalne, a normalne nic nie mogły zrobić? Ja już nic nie znam się na grach, naciskam bajt. Nie no, duchy i normalne nie mogły sobie zrobić nic. Bite. Czego nie rozumiem? Dankę. Nie mam w ogóle Pokemonów. Dobra, już przegrałem. Super poszło. Od pierwszej do każdej generacji się wykluczały wzajemnie z normalem. Miał. Włóż od tyłu. Dobrze, kochanie, po streamie. Znaczy, to jest prawda, że pod koniec Scarlet Violetów jest jakiś gruby plot twist, który w ogóle... Jest, moim zdaniem bardzo fajny. Zmienia postać rzeczy. Ouu, nie mogę mieć mojego super ataku. Czyli od któregoś momentu warto czytać dialogi. Dopiero na samej końcówce, ale uważam, że akurat kurde, nie mogę żadnego ataku użyć moim najsilniejszym Pokémonem. Spoiler, tego jeszcze dzisiaj nie było, no. Że może wreszcie skancelujecie Adziorę. Pokedziałki najlepiej całe. Już wiem, jak można was skancelować. No panowie, co tam? Jak tam Harry Potter? No co tam? Jak tam? No? Jutro skręcam kompa i gram cały weekend. No. Ja akurat nie mam czasu grać w Harry'ego Pottera, bo zagrywam się w Atomic Heart. Także ciężko mi powiedzieć. Rozumiem. W przerwach dorzucasz Kingdom Come Deliverance. A co? Tam też jakaś drama? Gdzie nie ma dramy? No tam było, wiesz... po pierwsze, że nie ma czarnoskóry, wiadomo. A po drugie, że CEO lubował się w kulturze metalowej i paleniu kościołów i tak dalej podobno. W sensie nie, że sam to robił, ale... Że ale znał kogoś, kto też nie robił. Właśnie. Tak. Nie ma na to dowodów, że robił. To są te dramy. Za moich czasów to były dramy. Mnie jeszcze bawiło jak ten... Jak była akcja chyba z wysłaniem sondy na kometę parę lat temu. I była kobieta w zespole. I ludzie patrzyli na cały projekt, który był związany z oprogramowaniem tej sondy i był wrzucony na GitHuba. I stwierdzili, że kobieta to nic tam nie robi, bo miała najmniej commitów do GitHuba zanotowanych. Co za czasy, że ludzie zapisują ile kto ma commitów. No, to jest, ale to jest jakby trzeba być... To jest taki specjalny rodzaj sukinsynów, takich wiesz, tacy wredni, którzy wyśledzą mały detal swojego życia i poruszą niebo i ziemię i zmarnują na to 100 kg czasu, żeby się przysrać do ciebie. Moją ulubioną ciekawostką o programowaniu jest to, że jak komputery nie były jeszcze popularne, to praktycznie wszystkimi programistkami były kobiety, bo to było uważane, że to jest dla nich domena, bo były na przykład sekretarkami i tak dalej, i że one są dobre z liczbami, czy jest głupia praca, więc one niech sobie to robią. I nagle jak się okazało, że są w tym pieniądze, to wszystkie kobiety zostały praktycznie wyplenione z branży i podmienione na facetów. I od tego czasu teraz to jest domena mężczyzn, bo jest jednak fajne. Więc tak wygląda. Podoba ci się ten układ. Tak wygląda historia komputerowa. Co jeszcze możemy powiedzieć, żeby robić dram, żeby nas skancelowali? Wyczerpaliśmy. Czy Gardevoir jest samiczką? Bo to jest ważne. Była też kiedyś taka kampania, nie wiem czy nie Wity właśnie, albo PSP, że nowy biały kolor został wprowadzony. O, pamiętam, tak, to było PSP, tak, że tam się łapały za gęby. Laseczki.
była biała kobieta i czarna kobieta i coś tam było. Tak, i miał jakby w swoich jakiś taki niewolniczy podtekst do tego nawet był w jakimś tam haśle reklamowym. No, ale to Sony się lubiło w takich reklamach przecież dziwacznych. Takich jak najbardziej kontrowersyjnych przy okazji. Były takie czasy w ogóle. Nie, został mojego Whoopera de Foxa. Za czasów PSP to Sony miało porąbane reklamy. Do dzisiaj cytujemy z Cusackiem czasem, jak było PSP, it's a nut, you can play outside. I była nawet taka zarąbista parodia, jak to ludzie wiórki krzyczą i śpiewają. Jeszcze bardzo mi się swego czasu podobały kampanie chyba Game Boya Advance. Że typek siedział na przykład na pomoście i miał nogi w wodzie i mu piranie zeżarły nogi. Kojarzycie motyw? O Jezu, to jest raj antystupkarzy. Człowiek bez... Ciekawe, czy ludzie, którzy nie lubią stópek, kupują sobie piranie. Pirania bajc. Dobra, przegrałem. Co za niespodzianka. Piranha Bites to jest tak jak sobie Chicken Bites w KFC kupujesz, to są takie same tylko z ryby. No właśnie, czy pirania jest w ogóle jadalna? Wydaje mi się, że tak, ale jest bardzo niesmaczna. Nie pamiętam. Jej smak przypomina nieco lizaki o smaku coli i czekolady. Okay. Jest delikatna. Trochę. Nie, to nie ta pirania, sorry. To jakiś napój pirania. Nie no, wiesz. Ktoś pyta, czy pamiętamy reklamę z Penelope Cruz i jej siostrą. Ja nie pamiętam, ale pamiętam z Robinem Williamsem i Zeldą Williams. O. Reklamowali Zeldę, tak, bo Zelda się nazywa Zelda od Legend of Zelda. Co jest urocze. Czy my się zbieramy, czy coś jeszcze robimy? Chyba tak, bo w zasadzie nie jestem pewien. Dream pełen porażek. Ej, nie, bo zrobiliśmy właśnie ja Tytana. Chciałem, żebyście wygrali coś jeszcze. No Tytana żeśmy pokonali i dzisiaj nic więcej nie zrobimy, nie ma opcji. No ale to poważny ty jesteś. No, mam rozum i godność człowieka. Spokojnie, jesteśmy tak wykokrzeni teraz. Mamy grinding zrobiony. Rhyming? Nie wiem. W każdym razie myślę, że teraz pomalutku uda nam się. O, śląska kluska. O, dziękujemy za pięknego donate'a. Dodam śląską kluskę. Dzięki. Do listy. Śląska kluska. Śląska kluska, śląska kluska. Trzeba ją posolić. Soli się śląskiej kluski? No pewnie się soli, jak się gotuje. To fakt. No jakieś sezony, jakiś ten wątek się pojawił, nawet ciekawy, ale... O kurde. O pokedziałkach. Opowiadają o pokedziałkach. Super, właśnie. Że trzeci sezon był najlepszy. Podróże w czasie. No weź odpal mapę Archon jeszcze. I zrób zoom out. Chcesz się porównać? My totalnie musimy iść tutaj. Totalnie tu, potem tu. Aha, to co się wyświetla to jest kolejność, tak? Ale tam robiliśmy rzeczy. Na Path of Legends jesteś dalej niż ja. Tu i tu musimy iść, tu i tu. Tak. W takiej kolejności, a potem tu, clean up, potem tu i ewentualnie można tu się gdzieś po drodze jeszcze cofnąć. Okej, no czyli tak nie zrobimy teraz... No kurde, Victory Road Machines 8. No, trzeba. Ale ty masz Legends 4. Bo jestem legendarny. A ja jestem zwycięzcą. Dobra, to zapisuję grę w takim razie. I musimy się zmywać. Ulubiony sezon Doktora Who. Ciężko powiedzieć. A kiedy ten nowy wychodzi? To będzie jeszcze nowy? Nowy Doktor? Doktor Who? No w tym roku chyba będą odcinki specjalne, a potem dopiero w przyszłym nowy sezon. To... Dobra, lecimy?
Lecimy. Dziękujemy wam wszystkim za bardzo obecność. Bardzo będziemy za tydzień kontynuować nasze zmagania. Pojawią się ciekawostki, pojawią się zagadki, pojawią się żarty i tematy wszelakie. A dziś żegnają się z wami Dorczenzo. Ja i żegnam się. Dondozo. Żegna się z wami Archoński Retrodaddy. To ja, do zobaczenia. Oraz ja żegnam się z wami, czyli Adzior, serdecznie dziękujemy za obecność, za donaty. Zapraszamy na świece. Do zobaczenia za tydzień. A pa, ja na zakończenie... A nie grajcie w kontrowersyjne gry, najlepiej w nic nie grajcie. Ja na zakończenie powiem tylko, że jutro widzimy się prawdopodobnie na streamie z Vity, więc nie chcecie tego przegapić. Nie chcecie! Do widzenia. Jutro? Ale super, a będzie grę i stream tak, kamerą nagrywany kamerą obraz? Prosto z ekranu. A propos to ja chcę ten na postscriptum zapytać żartobliwie, bo czekałem na ten żart. Czy będzie grę i zagrał jakąś grę? Tomb Raider. Pa, trzymajcie się. Będę grał w grę, papa.